Nowy dzień z Polsat News, 28 minut po godzinie 7. Już wyraźnie się widzimy w tej chwili. Miłość do baseballu może być większa niż miłość do dziecka. Pokazał to pewien kibic Tajwanu. Mężczyzna tak bardzo chciał złapać lecącą na trybunę piłkę, że zapomniał o dziecku, które trzymał na kolanach. To jest baba, ja chcę złapać dziecko. Kilkuletnia dziewczynka spadła na krzesła w rzędzie poniżej. Na szczęście jej ojciec w porę się opamiętał i zamiast dalej gonić za piłką, zajął się wyciąganiem dziecka. Dziewczynce nic się nie stało, jednak mina jej matki mówi wszystko, co myśli na temat takiego wybryku. Ciekawe, czy jeszcze kiedykolwiek pozwoli mężowi zabrać dzieci na mecz. Po raz kolejny nie rozpoczął się proces kanadyjskich policjantów, którzy 4 lata temu użyli paralizatora do obezwładnienia Roberta Dziokańskiego. W maju tego roku postawiono im zarzut składania fałszywych zeznań. Proces na wniosek obrońców przesunięto na koniec sierpnia, a następnie na 28 września. To nie jest zwykły bankomat. Zamiast pieniędzmi płaci złotem. Pierwszą taką maszynę w stolicy Chin zamontowano w ruchliwym centrum handlowym w dzielnicy Wang Fujik. Maszyna mieści 200 kg złota, ale nie każdą uzupełniamy do pełna. To zależy od popytu na złoto w danej lokalizacji. Ale ze zbytem w Chinach nie powinno być problemu. W tym kraju od kilku miesięcy trwa prawdziwa gorączka złota. Wszystko przez kryzys, w czasie którego to właśnie złoto jest najbezpieczniejszą inwestycją. Przez to całe zamieszanie tradycyjne metody sprzedaży złota już nie wystarczają. Ale nowoczesna technika nie zawsze jest niezawodna. Automat popsuł się już pierwszego dnia. Drukarka przestała wydawać paragony. My gwarantujemy, Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje, że nie tylko ma konkretne plany rozwiązań prawnych odnoszących się właśnie ten brak obaw. Jarosław Kaczyński, Dzwola, powiat janowski i znów słuchamy prezesa PiS. W każdej sprawie, ale może w tej właśnie szczególnie. Dziękuję bardzo. Żeby było ciekawiej i by poczuć większy dreszczyk emocji, Brytyjczyk J.J. Jagoda postanowił przeskoczyć 3 mini Morrisy. Jego życiowy rekord skoku w dal to 8 metrów 4 centymetry. Tym razem wystarczył skok na 6,5 metra. Wydarzenie to było częścią kampanii promocyjnej Igrzysk w Londynie. Stadion jeszcze nie jest dokończony, a jak wygląda dzisiaj? Sprawdza to nasz reporter Karol Kosierowski. Powiedz, Karol, jakie są twoje wrażenia, no i powiedz, jak obchodzono te 3 lata. Tak, to Karol Kosierowski z wizją bez dźwięku. Taniec z bębnem stał się ulubionym sportem chińskich emerytek. Spotykają się w parkach i ćwiczą, a władze Pekinu, które zakazują wszelkich innych form spontanicznej aktywności obywateli, tę akurat popierają. Do tego stopnia, że zorganizowały i sfinansowały konkurs. Kobiety założyły odświętne stroje i stanęły do rywalizacji. 10 grup z różnych części Pekinu popisywało się umiejętnościami. Ale tu nie chodzi o zwycięstwo, a raczej o to, by dbać o formę. Wcześniej, zanim jeszcze spotkał się z premierem, rozmawiał także z prezydentem Bronisławem Komorowskim i obaj podkreślali, że najważniejszy cel tego szczytu to jest integracja rynków, wspólny rynek państw Unii Europejskiej i państw Partnerstwa Wschodniego. To jest dobra okazja do podsumowania dotychczasowych. To jest dobra okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć.